Czy Dream oszukiwał w tej akcji? Bye, Zostawcie suba i lajka pod tym filmem i zaczynamy. Na ten temat powstał ogrom materiałów, ale czego one dowodzą? Teoretycznie podczas spadania w single player mamy 7 milisekund na otwarcie crafting table i zrobienie łodzi. Materiał Dreama pokazuje, że jest to 15 milisekund. Czyżby materiał był wyreżyserowany? Nie do końca. Kilku twórców dowiodło, że czas ten zmienia się wraz z trybem gry. Przykładowo w single player ten czas jest wyjątkowo niski, czyli 7 milisekund, a samo przejście na multiplayer już odrobinę go wydłuża, ale w dalszym w ciągu nie w takim stopniu, w jakim wydłużony czas miał Dream. Pojawiły się również głosy stwierdzające, że był to lag serwera lub moment ten został specjalnie wydłużany na filmie tak, aby każdy widz mógł ten element zauważyć. Kilku tryhardom nawet udało się powtórzyć ten wyczyn, co w sumie sugerowałoby, że ten trik jest po prostu możliwy do powtórzenia. A wy co sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu.